scena. Harry spotyka się z Dorin i definitywnie kończy związek. Znaczy ty wobec niego jesteś, starasz się być jakaś czuła, no wiesz, bo jednak czujesz jeszcze związek i tak dalej, natomiast on, on cię odtrąca. Masz, sytuacja jest następująca. Babcia Magdy żyje dość rozrzutnie, prowadzi dość rozrzutny tryb życia. I kiedyś zjawił się u niej wierzyciel, ale skutecznie udało się jej go spławić. Tak go spławowała, że nie wiedział w ogóle, o co chodzi. Natomiast ten wierzyciel postanowił jednak wejść na urzędową drogę i ty jesteś komornikiem. Ty jesteś komornikiem, przybyłeś do rodziny Owensów, aby zająć ich majątek. To są takie pieczątki, które się mogą przydać przy zajmowaniu. Tak to się tak przykleja. Czy to jest jasne? Musisz być bezwzględny, wiadomo, jak to komornik. Także życzę powodzenia, drodzy Państwo, Maciej Sztur! Sytuacja przerosła. Tak, trzeba poczekać, jak ja cię rozumiałam, że po prostu nie było. Właściwie nie miałeś, bardzo się ciężko było Maciekowi przebić, tam gdzieś z tyłu, ale bo oni byli z tyłu. Taki moment, którego w ogóle nie wolno w ogóle go interweniować, tylko zostawić wszystko. W teatrze zawodowym nazywa się to lizaniem ściany, co zrobili koledzy. Znaczy w zasadzie drugi plan, kiedy ściąga całą uwagę, znaczy koledzy liżą ścianę. Ale wiesz co, nie, ale to jest was, byłam ciekawa, co potem z tym paskiem, wiesz, myślałam, że będzie jakieś piczowanie, to było fajne, nie? No, ale oni już wszystko może było, ale już... No. Ale nie wymyśliłbym tego, bo już że kombinowałem, co on tu wykombinuje, żebym ja był, ale... Na fotelu. Aha, nie wiedziałeś, kim będziesz? Tak. Te... A, dobra, przed wejściem. Witam Państwa, że byłeś pod razem po blaski. Pieczątka. Do bracia mi praca zabija. Pani będzie mogła to wykupić, na przykład ten kobierzec, jeżeli pani wykupi, my go pani zrzucimy z okna naszego urzędu, bo tam wpuszczamy kobierce, to są takie jak jest spad kobiercy, to potem można sobie... W jaką postać się dzisiaj pan wcielił? Komornika, który miał naszą rodzinę serialową zarekwirować jej ostatni dobytek, który posiada. I jak, udało się wykonać to zadanie? Nie udało się, ponieważ miłość zstąpiła na mojego bohatera do jednej z głównych bohaterek. Do której? Do postaci granej przez Asię Kołaczkowską. Oczywiście. Zabawa, no oczywiście, no zawsze improwizacja jest ogromnym wyzwaniem i takie rodzi się niebezpieczeństwo, że człowiek jakąś taką napinkę dostaje, żeby za wszelką cenę coś śmiesznie powiedzieć, co nie jest do końca dobre, bo no wiadomo, że publiczność też ma zupełnie luz na to, co się dzieje na scenie i nagradza dodatkowo jakby to, że ktoś błyśnie, ale też nie ma obowiązku błysnąć, więc starałem się maksymalnie tę napinkę w sobie zredukować. No oczywiście to nigdy tak do samego końca nie jest możliwe. Pan już grał w spadkobiercach kiedyś, tak? 100 lat temu, nawet już nie pamiętam, co to było, ale kiedy jeszcze spadkobiercy byli nocnym wydarzeniem na pace w Krakowie, to faktycznie raz wystąpiłem, pamiętam, że wystąpiłem, ale niewiele więcej. Pana bardzo... Co pana tutaj? My nie zamawialiśmy sprzedawcy origami też. Zna pan Andrzeja Chyrę? Mój kolega. Oczywiście grał w kabarecie Pożarcie i stąd moje pytanie, czy interesuje się pan teraz obecną sceną kabaretową? No nie jestem tak bardzo na bieżąco, aczkolwiek telewizje nas szturmują tymi kabaretami. Niestety muszę powiedzieć, że raczej są to dla mnie najczęściej ostatnio dość bolesne spotkania z kabaretem i chwała za to, że ta ekipa, która tutaj jest w spadkobiercach jeszcze działa i to działa fajnie i kabaret Hrabi czy Moralny Niepokój można oglądać z dużą przyjemnością u nas. Natomiast nie wszystkie te grupy no, trzymają taki poziom, jaki ja bym chciał jako widz oglądać, takie mam wrażenie. No ale chyba tego po prostu jest trochę za dużo w tej chwili, żeby wszystko mogło być dobre. No, jak jest tego tak dużo, no to siłą rzeczy są kabarety lepsze i gorsze. O stand-up, który teraz wchodzi do Polski, prawda, robi się popularny, modny. Czym on się różni od takiego klasycznego monologu? Czy ja wiem, no monolog jest pewną, z założenia pewną całością literacką.
To znaczy albo się jakąś postać przybiera na monolog, albo, albo posługuje się pewnym tekstem zamkniętym. Natomiast tak zwany stand-up jest, jest formą luźnej rozmowy z publicznością. I te teksty, i puenty, i żarty są wplecione dość niepostrzeżenie wypowiadane słowa od pierwszego dobry wieczór Państwu, bo właśnie teraz tutaj stand-up też zawiera w sobie pewną dozę improwizacji na to, co się dzieje na sali, żeby to jakoś komentować, wciągać ludzi do tej zabawy, także chyba no, to jest podstawowa różnica. No zawsze w Polsce nawet te rzeczy, które przyjmujemy i próbujemy powielać, one przybierają jakąś nową formę u nas, bo takie kopiowanie jeden do jeden chyba się nie sprawdza, zwłaszcza w tak delikatnej materii, jaką jest poczucie humoru. Nikt nikogo nie zmusi do tego, żeby się śmiał z czegoś. Mi się wydaje, że polska publiczność jednak ma w sobie mimo wszystko pewien rodzaj subtelności i to bardziej docenia, jeżeli coś jest właśnie subtelne i fajne. Najlepszym przykładem spadkobiercy niż jak jest takie właśnie agresywne, mocne i twarde. Tak? Do końca w to nie wierzę, żeby to aż tak szło w tę stronę.